Cześć, witam. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu szóstemu i siódmemu krokowi. Wiecie, ja mam potężny problem z lenistwem. Na przykład teraz mógłbym sobie to zapisać i później jakoś to, ale ja jestem takim leniem, że chcę to od razu nagrać. Bo później zapomnę. Ale subskrybujcie mój kanał, bo pamiętajcie, blokują mnie. Mam taką wadę jak lenistwo. I szósty krok mówi, staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru. Nie wiem, jest lenistwo, zarozumialstwo jakieś tam. No, wiele tam różnych cech. Ale w siódmym kroku ja to oddaję. Nie? Siódmy krok mówi, zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Na przykład, gdybym ja nie był pyszny, to myślicie, że powstałby klub na Poznańskiej? Najpierw powstał klub na Siedzibnej, założyłem i tam wymanewrował mi jeden frajer, znaczy się człowiek i zrobiłem drugi klub na Poznańskiej. Dzięki temu, że się nie poddałem, i powiedziałem sobie, nie ze mną te numery, nie? Czyli pycha, chęć udowodnienia za wszelką cenę. I to mi pomogło. I w siódmym kroku Bóg nie chce, żebym tej pychy się pozbywał, bo ona mnie pcha do działania. Dzięki temu założyłem tyle grup. No i zrobiłem bardzo dużo. Te koncerty, kluby. No i wielu osobom też pomogłem. Ale co jest z lenistwem? Dlaczego to lenistwo? Lenistwo mi dlatego tak dokucza, bo ja nie mogę zrobić prawo jazdy na motocykl. Nie? Lenistwo mi nie pozwala robić sobie odpowiednich dań, żeby schudnąć. I jakbym schudnął miał pełną sprawność, to ja bym się prawdopodobnie znowu bił, tak jak kiedyś. Albo bym nie odpuszczał. Teraz bardzo często odpuszczam, bo nie jestem tak sprawny, jak byłem. Czyli ta moja pycha i lenistwo tak naprawdę może mi pomaga. I ja mam się zwrócić do Boga w pokorze, aby usunął moje braki. A moim brakiem jest na przykład brak siły ducha, brak chęci do działania, chociażby do sprzątania codziennie swojego pokoju lub codziennych spacerów. Lub dyscyplinowania siebie. To są moje braki. A niektóre wady niestety są mi potrzebne. To Bóg decyduje, które usunie, a które nie. Nie można z wilka zrobić barana. Subskrybujcie mój kanał. Cześć.